Настроение я, Данека и Зигмунд, не тешим зашли плакать. И маска плаче, ну и где? Мы не учекаем, мы сам никак, мы сам, что то-то, я думал, то будет. Ну и то, дитяку. Ну и давай дали учекать. Учекли, завезли нас в ночи до Шимплина. Там зараз им. Pod Janową. Poszli tutaj, nie chce przyjść, nie chce, takie jedne ludzie na brzegu nas wyjęli. Chałupa, mówię ci, dziury, zima. Wychodziło się od chałupy do chałupy torfu po koszu. I tak zimę przepidowali. I nie wysiedlali tamto? Tamto nie wysiedlali, kaby wysiedlali tu Maję, a tamto już... Gdzie znowu? Tak, Maję, gdzie było tutaj te tereny. I tam przy tego, a później wracali do Lingu. No i nie przyszli do Lingu. Mówiłam, tam chałupka taka była, dostali, to w tej chałupce nas siedziało trzy rodziny. Po uciekali, siedzieli i tutaj taki Uber, jak on się tu nie nazywał tutaj. Na grzybki tam taka, ten dom taki duży, murowany, ty widzę, to w tych grzybkach, to tam żandarmy byli, mieszkali. To tutaj żandarmy byli, i to było obsiane zboże i musieli mi ciąć, ja zbierała, i te ciony chodzili w Niemców. A później znowu na jesieni Link i dostałem skierowanie do Bartnik. I do Bartnik jak tam poszli, dostali... A skąd to skierowanie było? To ja nie wiem, to już ja nie pamiętam tego. Sołtys jakoś tak przedzielał czy coś. I tam mi dostali, jeden do Karwacza, drugi tak w różne strony. A my poszli do tych. I tam siedzieli. Na jednej kolonii u Łosowskiej, chyba rok czy gdzieś. A później na drugie kolonie bliżej znowu przenieśli nas do Wierzbnik i tam już siedzieli do końca wojny. Liczek pracował w ciekarni w Krzasnyszu, matka w domu, a tu już jakieś takie rozruchy już tam na Warszawie, tam taka tam strzały, że już ta na frontu już nadchodzi, że tam to się poginie, tam Liszek to mówię. I nas wywieźli, mnie, Danekę i Zygmunta. Liczek wywiózł do Janówca, tam ci pokazywałam, do Pokrzywnicy, na tej kolonii, to my tam się dostali, bo byli tam, ludzie byli do Majki, tam takie mieszkali sąsiedzi, a to tych sąsiadów wygnali Niemcy za Świniaka i ta kolonia była pusta i dali nam i my tam w tych chałupcach siedzieli. To my, że tutaj tych dzieci siedzieli, a matka moja i Liczek w Czasmyszu, tam w tych Bartnikach w Okrzyk. To ile mi tam byli? Może dwa miesiące. Przed tym jeszcze ta Frida, taka ta Niemka, co Stasiek był u nich. A u nas razem sklep się robiła. Ta Gewartowska, to tak ta matka, żeby kasturka mi dla Polaków była dobra. Żeby je robiła, czyli mi to mieli dobrze. Wszystko oni kupili, a nie można było dostać. I szklanki, garnuszki, to od ludzi dostali jajek, masło, mleko, wszystkiego za to. Bartnik. No, mieli dobrze. To takie dwóch braci Sesmanowcy byli takie lewanskie, przychodzili do nas tam i ta Freuda mówi, dobrze mieli, dobrze. Tak. Pani Boczkowska, niech pani dzieci wywozi, bo te ludzkie akwido to niemożliwe, ale poza tym. I nas wywieźli, my tak sami siedzimy, ja to pewną kas, ja to mąk, ja to krowy. Ja musiałam przy mikrofonie chodzić, taka dziewucha biłam, doliłam ją. Flipku, a u niej byli ci barnika, później produszak przyszli, na piękne z Przasmysza. Na Krzynowowiec. To mi przyszli. A wuj był na okopach, ten z Warszawy ciotki Ho. I się, wyszła w lesie, zjedział tam gdzieś na te okopy i do Bartek przytulnął. Już tu siedział, cały czas tych uciekł. Później wszedł do Pokrzywnicy i tutaj już razem później ten ruchy już jak wleźli. Mrozowski zaraz do Zabłocia, do Niedzicy tam na złożu sobie łapów, sieram, kapów różnych i do Warszawy później poszedł. Bo za Niemca to były takie becukrzanie. Boże, wtedy ja poszłam po te zakupy, po ten kontygent, bo to marmolady, cukier na kartki nie wysłali, a mieli Świniaka bić, Witek miał Świniaka bić. A to za Świniaka, czymś Polaka, i to... O, ja widzę. Poszłam, Boże, a tutaj porobione już ta szubienica, na tym rogu takie, pamiętam, było tak, synuś, i taka pętla, o, pospuszczane, a pod nogami takie były...
stołki, pod nogami stołki. I z tyłu sołtysi stali. Do tego powierzchnia, Polacy, sołtysi. Była tak, była taka kaczynianka w takim siwym, pamiętam, tak jak dzisiaj kostiunik. Siwa takie kamaszki miała brązowe, śniegowane. I drugi Cendrowski to rzeźnika syn, a ten trzeci to już nie wiem, jak się nazywał. Pamiętam tak blisko, ja miałam tak blisko matkę, jak ja byłam głupia. Tak blisko poszłam, a narodu, synuś, pełne miasto, pełno tego, a tych tajniaków, tych Niemców poubieranych, z tymi wiesz, bo to już bojeli się. No i proszę ciebie, patrzę z komisariatu ich prowadzą, tych troje, ksiądz pod mnie żył, wyspowiadali się, idą. Tych dwóch i ona trzecia, Matko Boska, tak, ona w środku. Na tym stała na ten stołek, postawali na ten stołek. Żona doszła tego Cendrowskiego, pamiętam na rękach dzieciaka miała becicku mały, bo jak ja go zabrali, to się ten dzieciak urodził. Przyszła mu pokazać. Tak się Kazelik podeszła, wziął pocałował tego dzieciaka, że jest dumny, że ma te tak, że jestem dumny, że mam syna i że wyrósł na takiego Polaka jak ja. Matko jedyna, już ta żona zemdlała zaraz, ją wzięli, ta matka z tym pomdleli. A później jak też trzowi synuś, jak ich podwieźli. A jakiś to ryk te ludzie, jaki ryk, jaki krzyk. A oni z tymi pałami nad, im wszystko tam na zawodzie uciekali. A ja i dopóki to wszystko przeminęło, patrzę jaka ja bym, a jeszcze poszłam i jeszcze przeszłam przy jak oni wisieli. Jeszcze później przyjechał wóz, pobrał ich, tych chłopów na dno, a ją na wieś i na cmentarz się musiał na wieś. Matko Boska, to ja przyszłam do domu, to już nie, jeśli jaka zabić im nie dam. A tu miąko, a ja troszkę jak byli dwa tygodnie, to nie jadłam, nie chciłam nic w domu. No i Boże, cieszę przyjazdem. A jaka ja głupia, że ja tak blisko poszłam, jak ja się nie bojałam. To tak, teraz się podobnie do dobrych ludzi, ale ktoś chodzili, gdzie nie poprosić, jako dziadka, kolejko, tak pokazali. Te ludzie dobre byli, dawali mleko, to dawali tam, dawali żywność, to na chłopie, jak im chodzili, tam nie tam na wzdychach. A my to uciekli my. Ja nie mam adresu, ty sam ja do tej drypowy. Ja mam adres, to ja bym pojechała kiedyś, napisała, że pojadę, że coś. Może bym pojechać. A oni tak chcieli, że tak było tak ładnie wcisnąć, no. Tym, jak to działa. I pana syna drogi. I tak ja miałam zawsze jechać, ale tak. To chyba pojechała. Tak się. No już mieli tego jechać, a później na te wesele tam czyjeś, proszę. No. A później wyszedł ten pogrzeb grypy. I ja mówię, co wolisz? No i pojechał na pogrzeb. Już ja nie jechałam.